Program oglądają Państwo dzięki firmie Redbi, oferującej najlepszy internet światłowodowy dla biznesu. Żeby zebrać jak najwięcej pieniążków dla tego chłopca na leczenie i no te opatrunki, będą przeprowadzane licytacje. Uzyskaliśmy bardzo dużo sponsorów, którzy ofiarowali albo pieniążki, albo po prostu jakieś vouchery typu z Radkaru od pana Radosława Przybysza, przykładowo 5 voucherów na zakup lub jakąś usługę wykonanie w jego firmie. Dostaliśmy vouchery na strzelnicę, że będzie można jechać z trenerem strzelectwa, postrzelać z różnego rodzaju broni. Dostaliśmy od fryzjerów vouchery i po prostu będzie to wszystko licytowane na miejscu i wszystkie pieniążki z licytacji zaraz automatycznie będą trafiały do puszki. Zazwyczaj są to samochody takie, które się już nie nadają do użytku publicznego i są przeznaczone na te wraki, żeby to w polach organizować. Każdy ma swoje przeróbki. Zasady na to, że nie uderzamy w siebie specjalnie, żeby tam komuś jeden drugiemu krzywdy zrobił. Trafiają się przepychanki, jeden drugiemu tam przepchnie, ale no nie robimy czegoś takiego, żeby po prostu bezpieczeństwo było, żeby jeden drugiemu krzywdę zrobił. Będą 3 eliminacje, które będą punktowane i przez te punktacje się dostanie ktoś tam do półfinału i to jest półfinału wiadomo do finału. Będzie to w Wiśniewie 31 października. Przewidywany jest pierwszy wyścig już o godzinie 9 rano.